się urządził. Chyba go przygotowali. Zawidły i... Karajątek, ty wiesz, co on ci może zrobić? Mówię, że łogry robią z kości chleb. Jasne, gwoli ścisłości, tak to robią olbrzymi. Za to ogry... No, tu jest gorzej. Ogry robią sobie rękawiczki z ludzkiej skóry. I breloczki z wątroby. Wyciskają ofierze białko z oczu. Najlepiej smakuje na tostach. Precz! Precz! Precz bez tego! Bo jak nie... Fajnie. To jest ta scena, w której dajecie nogę. Krowy doić! Będę już uparty, wiesz? Ja się zmienię, serio, tylko daj mi szansę. O, zamknij się! Au. Następny. Mogę wtrącić? Słuchaj, to było naprawdę mocne, wiesz? Niesamowite. Ty do mnie to... Mówisz? Tak, jak najbardziej. Serio, stary, doceniam twój gest. Wszędzie pełno straży, prawie mnie mieli, a ty nagle... Zbań! Kolesie pryskali we wszystkich kierunkach. Tak, tak, naprawdę mi się podobało. No, to świetnie. Serio. Wolność rządzi. Fajnie. To może idź się nią cieszyć w gronie przyjaciół. Hmm? Ale ja nie mam przyjaciół. A do zamku już na pewno nie wrócę. Ej, czekaj, mam bomba pomysł. Pójdę z tobą. Z moim mózgiem i twoim gabarytem cała droga nasza. Nikt na mnie podskoczy. O, rady. No i właśnie o to chodzi. I daruj, że to mówię, ale jak to nie wystarczy, położysz ich samym oddechem. Naprawdę, stary, zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie. Stary, prawie mi przeżarło nos. Tak jak wtedy, jak... A na deser Brukselki? No kamikadze boski wiatr nie ma, przebacz. Ale czemu za mną leziesz? Czemu pytasz? Bo... Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. Problemów rośnie sto, samotność ciężki los. Przyjacielem bym był. Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół? Oj, tylko przyjaciela stać na taką szczerość. Słuchaj, skoncentruj się. Przyjrzyj mi się dobrze. I co widzisz? Że... Lubisz zjeść? Nie! Że jestem ogrem! No wiesz, Jątek, Łap, Zawidły to ogr! Nie przeszkadza ci to? Ani trochę. Tak, serio? Serio, serio. A. Stary, lubię cię. Jak cię zwą? Szrek. Szrek? Ej, a wiesz, za co cię lubię? Podoba mi się, że masz spoko podejście do życia, wiesz? Dokładnie, tak trzymaj, Szrek. Lubię cię! Jesteś ogrem. A, ty się księcia z bajki spodziewałaś. No, tak, właściwie to... O, nie, to wszystko nie tak. Książę nie może być ogrem. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, na świat przyszła piękna królewna. Radości nie było końca. Do czasu, gdy zaszło słońce. Ktoś bowiem rzucił na królewnę zły urok, którego moc objawiała się każdej nocy. Bezradni król i królowa zwrócili się o pomoc do wróżki. Ta nakazała im osadzić królewnę w wieży, gdzie czekać miała na pocałunek swego księcia z bajki. Księcia, co w pogardzie mają tnące szpony mrozu i słońce pustyni, dnie i noce gnał! Niepomny przepisów BHP, aż dotarł, gdzie dotrzeć miał. Albowiem był najmężniejszy i najprzystojniejszy w całym królestwie.
a jego pocałunek i tylko jego mógł zdjąć straszliwy urok. On jeden mógł wejść do najwyższej komnaty, w najwyższej wieży i dojrzawszy skąpany w miękkim świetle zarys delikatnej postaci, odsunąć zasłonę, za którą spała... Czego? Królewna Fiona? Skąd? Chwalić się Boga. A gdzie mnie czeka? Hajtnęła się była. Hajtnęła? Zali z kim? So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me. But I don't know nothing about love. Nie ma to jak w domu, co? Tylko ty i ja i... Nie, ja nie chcę być już... Sam. Osioł? Szlek! Jona! No niech was wyściskam jak raz! Dawaj, pyska, Szlek! Ty śliczno to! A tu proszę, pani Szlek! No pomiziaj mnie pod brodą. Ośle! Mógłbym wiedzieć, co tu robisz? Zajmowałem się waszym M4, a co? A, czyli na przykład segregowałeś pocztę, dbałeś o roślinki... No, glonojady karmiłem. Ale ja nie mam glonojadów. Teraz masz. Ten nazywa się Szrek, a ten drugi Fiona. Ten Szrek to pies na glony. Wcinuj, glono, wcinuj. Ależ ten czas dzisiaj leci. Pewnie już się musisz zbierać. Czekaj, czekaj, ale coś mi opowiecie. Ale najpierw zagramy Chińczyka. Wiesz co, osiołku? Smoczyca już pewnie czeka na ciebie z obiadem. Ostatnio ma jakieś dziwne wahania nastrojów. Ale dzięki temu zamieszkam z wami. No wiesz, oczywiście zawsze będziesz u nas mile widziany. Ale Fiona i ja właśnie się pobraliśmy. Chcielibyśmy trochę, wiesz, ze sobą pobyć. Jak mąż z żoną. Sami. Nic nie mów, nie musisz mi jak łopatą. Ja tu cały czas będę i zabiję, a nie nam przeszkadzać. Ośle. Tak, sąsiedzie? To ty nam przeszkadzasz. Jasne, rozumiem, Luz. Zresztą i tak miałem z Pinokiem obejrzeć relację z Tulnieju, więc chyba... No wiesz, jakbyś w środę miał czas, to się nie krępuj. Nic mu nie będzie. Zaraz, na czym to stanęło? Au. Chyba sobie przypomniałem. Ośle! Tak, wiem, przeszkadzam. Idę. Tylko jak chłopaki to zniosą.